innym odcinku Swobodne Ratowanie Świata, gdzie pokażę po prostu, jak obudować kamienny las po 30 fal wytrzymałościowy. I to jest odcinek w stronie po przerwie, po 2 tygodniach, bo wróciłem nagrywany. Ja zrobiłem 30 fal, dlatego są małe poprawki i nie polecam oglądać tego odcinka, bo jest tak na motor zrobiony. Ale dobra, amfiletor A mam tam, ten bardzo częsty, B mam tutaj zaraz pod, C tamten, a D tam za B. Więc ataki na burzową tarczę mogę mieć tylko z tej strony. A jak ja mam trafię 130, wystarczy naprawdę do wszędzie gdzieś, o, do tego, może do tego miejsca tunele. A w ogóle tutaj te trapy obniża, zapomniałem, okej. Ale ogólnie te moby padały bardzo szybko, rzadko wchodziły w ogóle w tunele. A to bardziej do osób, które mają słabe trapy, jakieś nawet epickie, albo po prostu słabsze na niskich poziomach. Może zaczniemy tak. Ten korytarzyk po lewo, może lepiej pokazywać, jak wyjdzie sobie gdzieś, bo moby się respią. Po prostu dać jakieś tam gazówki zamrażające, dynama i tyle. Mniej więcej dotąd, jakby jakieś gruchotacze szły. Tak. Tutaj zbudowałem tak, że wchodzą moby. Tu można dać na przykład jeszcze jakieś pułapki gazowe, jak ktoś chce, ale raczej moby nie będą chciały wchodzić, tylko będą iść prosto. One po prostu zginą. Z tyłu, jak są takie wejścia, to albo strzałki, albo te salwy burtowe. Jak są takie, że tylko, nie wiem, głową zahaczają, no w sumie tutaj nie, ale tu można gdzieś jakieś wyższe moby głową zahaczy o dynamo. Jeżeli są takie spadki, że nie jak tutaj, to gazówki, tak? A tutaj dajemy takie trapy albo oponki. Różnie dawałem, żeby pokazać, że tak się da. Jeżeli są zakręty, dajemy na małych trapach to, znaczy na małe ścianka te dynama, a tutaj dajemy albo salwy, albo strzałki. Salwy są o wiele lepsze od strzałek. Tutaj też wejście obok tak samo. Jeżeli chodzi o trapy podłogowe, na jakichś takich większych powierzchniach spowalniające, na końcówkach jak moby wychodzą zamrażające. Raczej trafów po prostu pod obrażenia nie używam. Tylko na zawsze jakichś wejściach zamrażające i tyle. Jeżeli jest coś takiego, o, że bez skoku nie można, to nie budujemy tutaj żadnej ścianki. Znaczy schodów. Bo moby się blokują, wtedy beczki będą wywalać, gruchotacze będą szarżować, będą wywalać tą ścianę i tak dalej. Jest normalnie zbudowany, tak jak mówiłem. Oczywiście na tunelach pełno trapów tych przeciwczachom lotkowych, one są bardzo ważne. Burzową tarczę można sobie budować, ja po prostu mam taką budową, żeby była ładna. Okej, pójdę na amfitor A i teraz pokażę, jak budować amfitory. Po prostu tanio, szybko, prosto. Budujemy taką kosteczkę, dookoła stawiamy wszędzie te przeciwczachom lotkowe i tyle. Okej, teraz może pójdę z tej strony. Moby wchodzą od dołu, tutaj tym wejściem, tutaj. Tutaj też mogą być jakoś naokoło, ja po prostu zamurowałem takie podłogi zedytowane, żeby miał dodatkowo ten do niszczenia. Można postawić jeszcze schodki, jak ktoś chce dodatkowe, mi się nie chciało. Albo zapomniałem, tutaj ściana, kolejne schody, to wystarczy, żeby moby zniechęcić. No mam takie połączone wszystkie. Moby wchodząc tutaj po prostu też. Na spadkach tak, tutaj jak nie dotykają, a w sumie to źle postawiono, ale dobra. Jak tak jest z tyłu, to salwy bądź strzałki. Na środku dynama, na tych małych ściankach, jak są podwójne tunele. Albo boka strzałki lub salwy. Oczywiście pułapki gazowe tutaj. Wszędzie. Tu jest to drugie wejście, to pokażę. Moby też są takie po prostu połączone. Idą w prawo, ewentualnie w lewo, ale nie wiem, czy w lewo przechodzą. Tak. No i ostatnie właśnie wejście od lewa. Tak. Te pułapki można jeszcze ewentualnie dobudować. Jak komuś się chce. Tak jeszcze, ale no po co? I co? Trapy ten. Takie. Standardowo. Jeszcze strzałki mają większy dystans, coś mi się tak wydaje od sal, więc postawiam w takich miejscach strzałki. Jak są takie wyjścia, to wtedy już lepiej stawiać te, bo one szybko zadają duże obrażenia. Tutaj akurat źle postawiłem, powinienem postawić trap taki, bo to jest wyjście, ale dobrze, tutaj też powinienem, ale no w sumie nic nie przechodziło, tak naprawdę budowałem to tylko po to, żeby pokazać, jak potem obudować, bo naprawdę mogę, nie wiem, kończyć trap tunele tutaj, coś takiego, bo tu mam gdzieś te trapy te mocne,
jak tutaj to moby, nie wiem, chyba 40 mocy chyba na 30 fali, czy nawet słabsze te moby. Czyli to była widatura A. Idzie teraz na C. Na C mogą być ataki z dołu, z góry. Bardziej może pokażę od dołu. A ja po prostu zaoponkowałem. Też można robić taką taktykę, że tam zaoponkować, no ale tutaj zrobiłem oponki, tam mi się nie chciało. Myślałem, że będzie trudniejsze, to ja zaoponkowałem. Bo to są słabsze tunele. Więc oponki też można dać, jak komuś się chce, nad każdym spawnem, ale no po co jest chyba, jak ma się, nie wiem. A tutaj zaniża moc, ja mam 129 mocy normalnie i mam schematy o takich pułapek. Tutaj ten, o. Po prostu stawiam, może to zaniża, ale tak czy jak to są pułapki 7-9, no to te moby ten słabiutkie giną od razu. Ale dobrze. Wejście od prawej strony. Tak samo standardowo, jak wszędzie. Może tylko tak przejdę. Się tutaj już dawałem te lodowe. Myślałem, że o, tutaj zakończę tunel, potem pomyślałem tutaj. No i w sumie wyszło tak, że dotąd. Ogólnie jak się robi takie zakończenia tuneli, że jeden wychodzi tak długi tunel, najlepiej zrobić coś takiego. Takiego kutasa trochę. Z góry. Że tutaj są lodowe, tutaj muszę dawać obrażeniowe, jak ktoś ma trafy na obrażenia. Pułapki też tutaj dawałem takie. Powinny być gazówki, ale takie dawałem, bo tak czy jak moby tutaj rzadko dochodziły. Dochodził tutaj na przykład jakiś gruchacz albo boss. Znaczy po prostu boss był tylko jeden albo dwa. Ale dobrze tam. A z drugiej strony też się łączy tutaj. Tu może wejdę tędy. Tutaj też po prostu lodowe, tak na oszczędności dawałem, żeby mi się nie pokończyły materiały. Trapy tak jeszcze za nie wejdą, żeby obrażenia dostawały moby. No wchodzą, dostają, jak są wyjścia oczywiście takie. U góry oponki. No i co no, tyle z tego. Nieco trudniej się robi tutaj do obudowania, bo tu jest więcej wyjść. Oczywiście zaoponkowane. Tutaj mogą wejść jakoś tyłem, jak się jakoś dziwnie zrespią. I dołem, tutaj. Znaczy w sumie tak trzeba wchodzą pod górę i jeszcze tutaj? Czasami przechodzą, ale no jak ktoś dla świętego spokoju. A jeszcze tutaj. Dla świętego spokoju można zrobić coś takiego, jak komuś się chce. Mimo że z jedną, dwie czachomiotki spotkałem tutaj. No i co? Jak idę tutaj, może po prostu sobie tak od tej strony. Standardowy po prostu tunel zawalony trapami tymi salwami, o, wpadło mi z głowy. Trochę spowalniające gazówki i tyle. Tutaj jest kolejne wejście. Oponki, ewentualnie można dać elektryczne trapy. Dynama tak na bokach, żeby obrażenia zadawały cały czas. Jak są tak dalej, to strzałki lub salwy. Na wejściu zamrażający. I tyle. Tutaj aż do końca ten spowalniające, tu można zamrażający dać. Tak, potem od boku tutaj, tej strony. Tutaj jest końcówka tunelu, to tutaj dobrze postawiony zamrażający jest. Salwy w pełno, tu powinien być dynama, ale no mi się nie chciało dawać. Ten spowalniające wszędzie, ewentualnie jakieś inne obrażeniowe. Tutaj standardowo, tak jak było tam. Tutaj na przykład, o, a w sumie nie spójne, jedyny. Nie wiem, czy jest elektryczny, dobrze. Tu można dać w sumie elektryczny, którego nie ma. Jest taki inny elektryczny trap, ale z nikt nie go korzysta, bo on ma największe obrażenia na jednym hicie. Ale się nie jest ten, nie zadaje dużej ilości małych naraz. Tutaj po prostu ten, żeby oponki spadały tam, jak będą moby wchodzić, bo opóki działają tak, że wypuszczają opony, te dają tym mobom i jeszcze tam lecą na dół. No a tutaj normalnie gazówki i tutaj jest to wejście, które chyba nie wiem, czy jakieś moby wchodzą, ale tak zabudowałem. No, kolejnym widatorem będzie B. Chyba najtrudniejszy, jak broniłem, bo się głupio respiły. No tutaj nie zrobiłem takiego obudowania od boku, które na początku pokażę. Bo moby czasami się respią, o, na tej górce, na samej górze.
tutaj. A, okej, okay, mogę tak skoczyć. W ogóle chyba zmieni trochę efekt tej lewitacji, jak mnie nie było. I tutaj po prostu respią, wskakują tu, schodzą na dół. Nie było niczego. Po prostu tutaj zrobię taki prosty trap tunel pod obrażenia. Ewentualnie jak widzę jakiś gruby, bo ten ktoś ma słabe trapy. I dlatego też ogląda ten poradnik. Zabijać snajperki z karabinu. Można też przedłużyć ten tunel. Ja zrobię taki króciutki. Tutaj pokazałem też, że można zrobić na różne sposoby. Albo po prostu tutaj postawić jakieś tarpy obrażeniowe, ewentualnie spowalniające lub zamrażające, to jest obojętne. I jakieś na przykład ten. Tak, gazówki. Albo też można zrobić kreatywniej. Tylko te trafy muszą być w mocniejszym poziomie. A w ogóle tutaj pustaki są narysowane, nie wiedziałem nigdy. O. Po prostu ten trap wybija, pustak wylatuje. No i tyle. Chyba mogę, nie wiem. Czy można tak pokazać to? Nie, to nie jest tak. A po prostu pustaki wylatują z tego daleko. Tak. Tutaj też, żeby nie wchodziły na górę. Sąsiad coś tam przerzuca. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Dobra. Tak jak mówiłem. Po prostu dynama zadawać obrażenia, bo jak mu chciał przebić, to po prostu zginie. Jeżeli macie oczywiście słabe, teraz to też tak dać więcej jakichś tam obrażeniowe na podłogę, na sufit. Ale nie potrzebowałem. Tutaj też, żeby się nie przebijały, cztery takie, gazówka, tyle. Tutaj właśnie jest więcej wejść. Może pokażę, jak się moby respią. One też się respią tutaj, będą mogły niszczyć ten tunel, nie wiedziałem, ale tutaj też chyba jest resp kolejny. Idące moby, dostałem obrażenia. Potem zrobiłem przejście dla nich w lewo, żeby szły tu tak. Tutaj po prostu zaspamiłem tymi, żeby po prostu były cały czas spamione i tyle. Tutaj takie wyjście. Na małych ściankach, tak, tu powinny być strzałki, ale już, czy tam salwy, ale mi się kończyły rzeczy, więc po prostu czasami inne trapy dawałem. Tutaj jak jest przejście, to te i gazówki. Jak w prawo też można przejść, żeby zrobić przejście dla tych mobów w tunel i postawić u góry ten oponki, o. Żeby też moby, które nie zeskakiwały, tylko po prostu tak szły, dostawały obrażenia. Tutaj powinny być gazówki. I tutaj też mi czasami gruchotacze albo moby przechodziły, jak te po prostu gruchotacze szarżowały, beczki rzucały beczki. Jak tutaj wchodziłem, potem już były poniszczone, to tak, więc tutaj nie powinno się wchodzić. Gazówki tutaj się lepiej by sprawdziły. Mam lepsze obrażenia na takie gówno moby. Tutaj już na przykład dobrze postawiłem gazówki. No. W sumie to byłoby na tyle z tego tunelu. No to ostatni na D. Ta strona jest trudniejsza. Tutaj postawiłem takie, jakby się respiły tutaj. W sumie sam nie wiem, czy się w końcu respią na dole czasami, czy nie. Bo na pewno jeden atak jest respi się, o, tutaj. I dałem dookoła pełno salw, żeby były cały czas spam tych kul, latały, odbijały się po ścianach. Gazówki na obrażenia i to. Takie proste, ale skuteczne. Oczywiście jak ktoś miał słabsze trapy, to można wstawić jeszcze coś w tym stylu. O, że tak. I tak postawić, bo przecież ten kule przechodzą, a moby dostałem obrażenia, ale no. Po co? No to też zrobiłem tak. Bez żadnej większej filozofii. Idę. Ty nawet kamienia nie miałem, żeby skończyć tą dach. Pójdę może od początku, żeby pokazać, jak moby wchodzą. No weźcie, jest tutaj i tutaj. I ja to zaopankowałem, żeby było prościej. Bo tutaj te tunele są nieco krótsze. Tu powinny być gazówki, ale dałem te. Oczywiście to, żeby strzelało. Tutaj na obrażenia, tak na starcie. No i moby idą, wchodzą, są spamione dookoła. Tu w plecy dostają. Od tej strony też, no. Po prostu takie proste tunele. Jak chcą iść tutaj, to idą tutaj. Jak chcą iść tutaj, idą tutaj. A z tej strony idą po prostu tak. I tu jest już wejście w sumie. Co, i to byłoby na tyle z tego materiału. Proste obudowanie, moim zdaniem. Można byłoby to zrobić jakoś lepiej, profesjonalnie, mniejszą ilość trafów, ale no.
tu chodzi o to, żeby to było proste, można było zobaczyć jak obudowany jeden ampidator i powtarzać na kolejnym te same taktyki. Do zobaczenia, cześć.